Permakultura zrodziła się z głębokiego niepokoju o losy naszej planety. Jeszcze nie tak dawno nikt niemal nie słyszał w Polsce o permakulturze, a dziś, jeśli nawet nie znajduje się ona w centrum zainteresowania, jej popularność znacząco wzrasta. Na permakulturę natykamy się zwykle, poszukując alternatywnych rozwiązań dla naszego ogrodu, upraw bez nawozów i środków ochrony roślin. Jednakże, choć permakultura ma dużo wspólnego z uprawą roślin, geneza jej powstania jest zupełnie inna. W trakcie kursu bazować będziemy głównie na podręczniku projektowania permakulturowego autorstwa Billa Mollisona. Jest to jak do tej pory najbardziej kompleksowy i niedościgniony podręcznik w tej dziedzinie. To jest właśnie ten podręcznik. Kurs projektowania permakulturowego to nie tylko znakomity początek przygody z permakulturą, to także doświadczenie życiowe, zmieniające spojrzenie na świat. Absolwenci kursu inaczej patrzą na krajobraz za oknem, na przydrożne rośliny widoczne z okna pojazdu, na meandry rzeki czy ścieżki na spacerze, na kapiącą z dachu deszczówkę. Stają się częścią rozwiązania, a nie problemu. I zwykle żyją w sposób bardziej przyjazny dla ziemi i ludzi. Stają się członkami globalnego narodu, osób myślących podobnie o życiu na naszej planecie, umiejących zaspokajać potrzeby swoje i swojej rodziny bez szkody dla środowiska. W ponad 40-letniej historii kurs projektowania permakulturowego zmienił na lepsze życie setek tysięcy, jeśli nie milionów osób na całym świecie. Mam wielką nadzieję, że zmieni i Twoje. Zapraszam do wspólnej nauki w Szkole Projektowania Permakulturowego permisie.pl, gdzie uczymy wyłącznie realnej permakultury.